Dzisiaj niedziela i cotygodniowa podmiana wody. A tak naprawdę to jest poniedziałek, bo wczoraj mi się nie chciało. Ale przeważnie podmieniam w niedzielę. Ile tego podmieniam? Podmieniam przeważnie puszczą dwa takie wiadra po 20 litrów. Około 20 litrów one mają, nigdy nie nalewam do pełna, bo ciężko się niesie, się wylewa po prostu. Ale no średnio dwa wiadra po około 20 litrów to jest 40 litrów, akwarium ma jakieś 170, no a to 40 litrów to będzie jakieś 25%. 25% średnio podmieniam co tydzień. No i oprócz podmianki to jeszcze robię zawsze jakiś taki maintenance filtra. Coś tam czasami przytnę jak za długie. Ogólnie to widać, że już takie akwarium, już takie nadają się, rośliny nadają się już do przycięcia. Wszystko już takie, zbliżę może, pokażę, wszystko już takie. No, powiedziałbym, że się nadające do przycięcia. Ale wolę jeszcze trochę zostawić, żeby dłuższe podrosły, szczególnie to rotale z tyłu, bo te łodygowce te z trzeciego planu zauważyłem, że one potrzebują bardzo dużo światła, żeby rosły. Te wszystkie nie, tu jest rotala, o, tam przybliżę. No i ta czerwona obok też, nie wiem jak ona się nazywa, ale szczególnie, w ogóle najwięcej światła potrzebują rośliny czerwone, nie? I one, jak teraz ta czerwona na środku na przykład jest, jak ja bym ją teraz przyciął i chciał ją zagęścić, wsadził obok te no te przycinki, to ona by stała w miejscu, nie poszłaby do góry, bo za krótka jest, nie? I dlatego trzeba, przynajmniej w moim przypadku, trzeba zawsze czekać, aż one dorosną do tafli wody i wtedy je ściąć w pół i dosadzić obok, nie? Żeby chociaż tak jak teraz na połowie akwariumu mniej więcej były końcówki tej rośliny. No to ona wtedy wolno, bo wolno, ale rośnie, nie? A najszybciej rosną, jak już tak jak tutaj ta Ludwiga, nie? Ludwiga Repens Red, to jest ta obok. Ona jak już tak powyżej połowy zbiornika długości ma, to już później wyszczela do góry jak głupia, nie? Zresztą ona w ogóle u mnie rośnie jak chwast. Ona tutaj dominuje. To jest najszybciej rosnąca roślina w tym zbiorniku. Zresztą generalnie wszystko dobrze rośnie. Nie mogę narzekać. Tu trochę ostatnio miałem takiego glona okropnego. Taką kępę miałem glona, wyciąłem to, taka dziura mi teraz została, ale to wyciąłem, a tu u góry też miałem glony na tym, jak to się nazywa, tu gdzie ten kokos jest, pelia, o, na tej peli też tam całą górę miałem w glonie, to zrobiłem taką ala tymczasową ciemnię. Przysłoniłem to kokosem. Zobaczymy. Już was 3 dni tak jest. I co? A jeszcze do jutra poczekam. Jutro to... Czekaj, zobaczymy. Spróbujemy zrobić jeszcze lepsze przybliżenie. Jeszcze bliżej. O. Jutro to ściągnę. Zobaczę co tam... Albo może teraz to ściągnę. Zobaczymy co tam się pod tym dzieje. Czy to coś pomogło. Ściągnę teraz. Zobaczymy. Jak już się nagrywa. Będzie od razu udokumentowane, czy takie ciemnie na parę dni pomagają w zwalczaniu glonów. To od razu na bok te zasłony akwarium, bo tylko przeszkadza. Aż przy podmiance przeszkadza, nie? No dobra.
Kurde, nie przestawił się aparat. Bo widać, no, trochę może. No, trochę tak. O. No, ściągamy to, zobaczymy, co tu się pod tym dzieje. Szczerze, ciężko powiedzieć, jakby, no widać te nitki tego glonu, ale czy on jest martwy, czy on dalej będzie rósł, to nie wiem. Ostatnio w ogóle całą tą górę tej peli tutaj, tu jeszcze przysłonię, bo tu był taki kawałek, który nie był zasłonięty. Jeszcze mu parę dni dam. Wydaje mi się, że jest lepiej generalnie. Jakby, nie wiem, czy to było widać. Ja spróbuję jeszcze przybliżyć, nie wiem, czy się da. No tak to wygląda. No widać te nitki dalej, ale one wydaje mi się, że obumarły. No miejmy nadzieję. Zobaczymy. Zobaczymy za parę dni, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że pomogło, bo szczerze mówiąc, mam już dosyć tego glonu. No ale dobra. Działamy dalej z podmianą. Jak ja podmieniam? Mam taki specjalny wąż, bo on sobie kupiłem, o taki, w zasadzie to mam dwa. Jeden to mam taki, jeden mam taki, co się tutaj pompuje, no i wiadomo, że zsiewa wodę i leci. A drugi mam taki, co trzeba samemu zsiewać. Ale on jest na końcu z taką plastikową rurką. No i tu ma kranik. I tego używam. Tej plastikowej rurki używam, jak gdzieś chcę coś, nie wiem, wyczyścić dno albo jakiegoś tam liście powciągać gdzieś tam z końcówki filtra, szczególnie obu używam. Ale głównie tego, nie? Ten jest najprostszy, bo to już mam dociętą długość, że wsadzam do akwariumu. To, co mi zleci do, jakby do tego poziomu, to są równo dwa wiadra, nie? Równo dwa wiadra, czyli to akurat, co ja chcę spuścić. Ale to spoko jest, nie? To mi się sprawdza. Działa jak na razie. Kot mi tu zawsze pomaga. Nie, kocie? Później tu się pokażę. Makierka pomaga albo przeszkadza, nie? Nie wiadomo. Raz tak, raz tak. No i dobra, to się spuszcza już. Aj, kocie! To się już spuszcza. Zawsze musi być, ona zawsze musi wszystko widzieć, wszystko tam musi dokładnie nadzorować, czy się dobrze woda spuszcza. Węża gryzie. Chodzi ze mną razem, wylewa do brodzika wodę starą, nowej nalewa. No, przeważnie to nas cała mokra przy tym. Tej podmianie wody. No i dobra, niech to się zlewa. Tak to z góry wygląda.
I tutaj mam jeszcze po lewej w rogu taki filterek, skimerek tak zwany, który mi zbiera cały ten filtr bakteryjny z tafli wody. No i jego zawsze przy podmiance czyszczę. On się bardzo szybko zapycha. Liście to wszystko łapie i no niestety go trzeba czyścić. Miałem tego filtra nie wyciągać, ale jednak go wyciągłem i dobrze, że to zrobiłem, bo było tu mnóstwo krewetek. No i jeszcze zobaczymy, jeszcze wyciągłem ile się dało. Zobaczymy jeszcze, czy jak wyciągnę teraz gąbkę, czy jakieś jeszcze będą. Jedna już zdechła, widziałem, ale było ich tu chyba z 10 czy 12 takich mikroskopijnych, malutkich. Tu coś widziałem. A jedną taką ledwo żywą wróciłem z powrotem od razu do akwarium, taką większą. Musiała już długo tam siedzieć i tak ledwo widziałem, płynęła, także pewnie nie przeżyje. Nic z tym nie zrobimy, trzeba po prostu czekać, aż przyjdzie ten nowy filtr. Nie nowy filtr, nowy skimmer. No a to jest taki skimmerek, tutaj taką rurkę dałem jako przedłużenie, żeby wychodziło mi to powietrze stąd dla tej rośliny, bo mam strasznie zarośnięte. No i to w to wchodzi. To w to wchodzi, tutaj się powietrze zawsze jakieś tam nagromadzi i go wypycha do góry, nie? I on sobie tak pracuje. Spoko ogólnie. Tylko wszystkie krewetki wpadają niestety. Giną. No i dodatkowo przestarzają dużo roślin, to wszystkie resztki roślin tu wpadają i się szybko zapycha, nie? Często czyścić. No nie jest, mam taką starą szczoteczkę. Wszystko go oczyścimy i lecimy dalej. Już krewetek żadnych nie widzę, to można spuścić. Dobra, widzimy się za chwilę. Posuń się, kocie. Posuwa. Nie udało mi się tego nagrać, ale generalnie ten filtr, on jest generalnie dobry, jak go później nagram jeszcze, jak on wygląda, ale on fajnie sobie radzi z tym filtrem bakteryjnym u góry, ale na krewetki to jest zabójstwo. Zawsze są krewetki, wejdą, zawsze są jakieś straty w krewetkach. Ta krewetka, która tam w nim była, ja ją wrzuciłem z powrotem, ale ona nie dawała w ogóle oznak życia, także najprawdopodobniej znaczy coś tam się jeszcze ruszało, ale wydaje mi się, że ona już nie przeżyje tego. No i właśnie będę kupował inny skimmer, w zasadzie to już kupiłem inny skimmer. Ale idzie z Chin, także muszę na niego poczekać. A i do tego filtra zawsze wrzucam taką watę. To można kupić wszędzie na eBayu. Podobno to jest inna wata niż taka normalna wata, którą używamy w domu. To jest wata akwarystyczna. Tanie generalnie jest.
No ale to sobie zawsze wycinam. Takie trochę większe niż ten filtr, który mam. I co i dlaczego? Podobno nie można używać zwykłej waty, bo ona się jakby rozpuści w tej wodzie. I takie flonki będą pływać. A ta akwarystyczna no jest bardzo dobra, bo ona jest, nie wiem czy to będzie widać, ale ona jest taka gęsta bardzo. Dzięki czemu często ją trzeba wymieniać, ale zatrzymuje bardzo dużo syfu, nie? Także jest czyściutka woda fajna, jak się przez nią filtruje. No ale dużo roboty generalnie nie ma, nie? O, cała tam gotowe, on już będzie chodził fajnie. Ale tak jak mówię, no co tydzień go trzeba trochę czasu na niego poświęcić. Bo inaczej się zatka, zapycha i jest kłopot. Dobra, jest drugie pełne wiadro. Zlewanie na tyle. Trzeba zacząć wlewanie teraz. Zbudowałem sobie tutaj już taką wieżyczkę ala i do wlewania jeszcze to damy. No przydałoby się jakoś lepiej rozwiązać jakieś klasy, bo to jest ciężkie. Może w przyszłości jakąś pompkę sobie wykombinuję, żeby mi to wlewała. Ale póki co jest jak jest. Też działa. Leci. Leci. Tutaj z boku mam jeszcze taki wyłącznik, który zrobiłem do grzałki. Właśnie jak spuszczam wodę, to zawsze go wyłączę, żeby nie było tak, że spuszczę wodę i grzałka będzie pracować na sucho bez wody, bo pękają, nie? Także prosty sposób, zwykły przełączniczek i przy okazji sobie przedłużyłem kabel, bo te kable do grzałek to są takie króciutkie, że masakra. Oryginalny kabel to taka chińska grzałka, ale oryginalny kabel to jak wychodził z akwariumu, tą wtyczka by musiała być gdzieś tutaj, żeby to podłączyć. Także no totalnie bez sensu te kable robią. Zresztą niech się wleje i będzie spokój. No, trochę się z tym zeszło, ale wygląda na to, że zrobione. Pompka, jak widać, odblokowała się.
ciśnie tam sporo powietrza teraz do akwarium. Szyby poczyszczone, grzałka włączona. No, można siedzieć i podziwiać. Z tą pompką to jeszcze chciałem powiedzieć, że ta pompka, nie wiem czy ją tutaj jestem w stanie nagrać, ale wrzucam może jakieś zbliżenie, wrzucam może jakiegoś screenshota tej pompki. No to jest taka tania pompeczka ze skimmerem, chyba jedna z najtańszych na rynku i ona naprawdę daje radę, tylko nie polecałbym jej do takich akwariów jak moje właśnie, z dużą roślinnością i z dużą ilością krewetek, bo wiadomo, te rośliny cały czas zapychają ten filtr, to raz, no a dwa, że krewetki wpadają, no i one tam giną, nie? Chociaż pokażę tutaj z drugiej strony, o co tutaj mam. A tu jest w ogóle, tu mam ten filtr jeszcze taki, jak on się nazywa, Crystal Profil Greenline, nie? Taki kubeł wielki. I z niego mam tutaj, to jest wlot do filtra, nie? I na tym wlocie, wcześniej miałem tu gąbkę założoną, no właśnie do tego, on tutaj cały teraz zapchany różnymi śmieciami, resztkami roślin i tak dalej, nie? Ale on normalnie działa, nie? Normalnie tam przepompowuje tą wodę i ma sporą wydajność, mimo to, że tutaj jest tyle syfu teraz, ale wcześniej zamiast tego miałem założoną taką gąbkę i gąbkę, jakby ktoś się zastanawia nad założeniem gąbki, to mówię od razu, nie zakładać gąbki. Dlaczego? Już tłumaczę, bo ta gąbka, ona przez chwilę, jak się ją założy, to przez chwilę ona rzeczywiście działa, spełniła swoją funkcję, nie? Tylko, że ona po paru dniach nałapie syfu i wszystkie te jakby szczeliny tej gąbki, te dziury w niej zapychają się. Jak się zapchają, to wtedy jak ten filtr ciągnie tą wodę, zasysa też tą gąbkę do środka. Jak on ją zasie, no to wiadomo, że automatycznie przelew maleje. No i ten filtr praktycznie nic nie pompuje, nie? Także gąbka w ogóle się nie nadaje na wyloty, nie, to wlot, na wloty do filtrów. Ale to co tutaj mam aktualnie, to taka stalowa siateczka, to jest super, nie? Także to naprawdę polecam. To ani krewetek nie zabiera, ani nie tamuje jakby przepływu. No to naprawdę robi robotę, nie? Także tutaj ten właśnie problem z tym filtrem kubełkowym rozwiązałem. Tu już ani krewetki nie wpadają, ani się przepływ nie zmniejsza. No wiadomo, no to jak teraz jest tyle syfu, co teraz mam, no to powinienem to właśnie przeczyścić. Do tego mam to, co na początku pokazywałem, ten taką jakby rurkę, nie? Którą sobie zasysam ten cały syf przy podmianach. No a dzisiaj akurat zapomniałem. Ale nieistotne, to nawet jak jest tak mocno zasyfione, to tam sporo. I tak, nie? No tutaj cały ten, widać, cały ten dół jeszcze jest niezasyfiony, więc tam sporo tej wody wpada i przepływ jest naprawdę ok, nie? No a ten, a jeśli chodzi o ten filterek, ten skimmerek, to tam on tam z drugiej strony, ja tam zaraz wrzucę jakiegoś screenshota tego filtra. No to tego, to tak jak mówię, do takich akwarii jak moje, to nie polecam, nie? Chyba że ktoś ma takie akwarium, no nieroślinne i no bez krewetek by musiał być, nie? To tak, to naprawdę robi robotę, bo ten filtr bakteryjny ściąga dobrze, no i tam
No generalnie no pracuje sobie, nie? Nie jest jakiś głośny. O, nawet sporą siłę ma dmucha. Robi taki bajkowy pejzaż w akwarium, nie? Jest ok. Ale tak jak mówię, nie? Dla takich ludzi, co nie mają tak zarośniętego akwarium i no i lubią się przy tym bawić, no bo on się jednak raz w tygodniu, to jest minimum, tego trzeba tak przeczyścić, wymienić ten, tą gąbkę w środku, a raz w miesiącu całego go trzeba wyciągnąć w ogóle z akwarium, rozebrać to wszystko, przeczyścić, nie? Ja mam szczoteczkę do zębów, taką jedną przeznaczoną na czyszczenie takich właśnie, no takich filtrów, takich pierdół. I no i trzeba poświęcić na niego chwilę, nie? Tak jeszcze wracając do tego filtra kubełkowego, co mam, to ten kubełkowy filtr od to dzisiaj jest chyba 30 października, to akwarium założyłem 13 maja, czyli no średnio tam 6 miesięcy, tak? 7 miesięcy, to przez 7 miesięcy ten filtr, ten Crystal Palace, ten kubełkowy duży, od 7 miesięcy jeszcze ani razu nie był czyszczony, nie? I on chodzi cały czas, on tam ma, no tu widać nawet, zrobię zbliżenie może, tu widać jaki on ma przepływ na, tutaj jest wylot z buty z CO2, nie? Tu jest wylot, idzie do góry, no i widać jak go tutaj, o, jak go pcha ciśnienie z tego kubła, nie? Tu ma wlot z kubła, tutaj jest u góry. No i pcha, nie? Także no widać, że tutaj pcha dosyć solidnie, mimo że już 7 miesięcy bez czyszczenia jest, nie? No, także z tego filtra jestem naprawdę zadowolony. I no i już kupiłem skimmer na wlot do tego filtra, będzie założony na wlocie skimmer, a tamten filtr ze skimmerkiem zlikwiduje w ogóle, nie? Albo no, znaczy na pewno tego zlikwiduje, ale pewnie wsadzę jakiś inny filterek, taki mniejszy, żeby tylko coś tam pompowało więcej, tak w razie W, gdyby jeden się zepsuł, to żeby był tam jakiś i drugi, żeby podtrzymywał tą biologię, nie? No dobra, to będzie na dzisiaj na tyle. Do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.